różne osoby, które zaczynają taniec i po pewnym czasie jednak myślą, że do tego się nie nadają, bo mają jakieś tam aspekty, które im nie odpowiadają. I mam dużo znajomych, którzy na przykład teraz są DJ-ami, fotografią się zajmują, malarstwem, ale ja odkąd zaczęłam tańczyć, tak naprawdę mam dopiero 19 lat i nie mam jeszcze co powiedzieć na ten temat, bo jeszcze cała kariera przede mną, ale myślę, że to się prędko nie skończy i zostanę jednak przy tańcu, bo ani aktorstwo, ani wokal to jednak nie jest moja mocna strona. A modeling? Mogłabym w sumie spróbować. Miałam parę sesji zdjęciowych, gdzie chciałam się tak w sumie sprawdzić tylko i wyłącznie dla siebie. I tak oglądając zdjęcia z fotografami, doszliśmy do wniosku, że nie jest źle, więc jeżeli będzie jakaś szansa gdzieś w jakąś taką sesję bardziej rozgłośnioną wziąć udział, to jak najbardziej. Rozgłośnioną, czyli masz na myśli rozbieraną? Czy rozbieraną? Nie. Myślę, że nie jeszcze, to nie jest ten czas. Ale nie mówisz nie, że mówisz nie na razie, ale może kiedyś. Mówię nie na razie, bo jest to niestosowne do mojego wieku, ale na pewno może kiedyś w przyszłości chciałabym pokazać ludziom, że swoją ciężką pracą można na tyle wypracować swoje ciało, że nie trzeba się go będzie wstydzić i można go pokazać publicznie.